o czymś, co w Turcji nam zupełnie nie smakuje. Że nie tworzymy żadnego kanału kulinarnego. W sumie podstawowym składnikiem jest sos tatarski. Olimpos, to znajduje się ono dokładnie na drugim końcu tej plaży. Panuje tu choroba, rodzaj choroby grzybiczej. Tu jest zdecydowanie najcieplej, choć tego ognia jeszcze nie widać, bo jest widno. Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Cześć, witamy Was z tego pięknego miejsca, w którym dziś będziemy gotować, ale nie będziemy przybliżać Wam smaków Turcji, tak jak obiecaliśmy. Jeszcze będzie na to czas, gdy wrócimy tu na wiosnę. Dziś chcieliśmy Wam powiedzieć o czymś, co w Turcji nam zupełnie nie smakuje. Spróbujemy to przygotować w wannie, żebyśmy nie musieli tego czegoś kupować w tureckich sklepach. Co to jest? Zaraz się dowiecie. Wszystko takie pyszne w tej Turcji, świeżutkie, no i w dobrych cenach. Warzywa, owoce, rybki, ale jedna rzecz jest, która nam nie smakuje. Jest to chleb. To jest akurat chleb krojony w worku foliowym, ale uwierzcie, próbowaliśmy wszystkich. Przeważnie są to napompowane buły. Ciężko dostać jakiś chleb razowy, praktycznie go nie ma. Myślałam, że to będzie chleb razowy, ale niestety no... Wata po prostu. Wygląda... Kruszy się, glina taka się po prostu no, robi. Glina, zobaczcie, dokładnie. Ściśniecie i... Tego się nie da jeść. Smakuje jak papier. Chleb taki z piekarni, niby trochę lepszy, no ale też... Ten jak się ściśnie, to chociaż trochę tam zaczyna rosnąć. No ale widzicie, no niedopieczony, biały. Skórka była trochę chrupiąca, ale szału nie ma. Co byście zrobili w takiej sytuacji? Nie ma chleba, nie ma co jeść. Zakasamy rękawy i pieczemy ten chleb sami. Będzie to pierwszy raz, także... Nie śmiejcie się. Nie śmiejcie się, może nam się nie udać. Co do tego jeszcze nie mamy pewności, jaki on wyjdzie. No ale cóż, próbujemy. Zanim zabiorę się do pracy, chciałabym podziękować Wam za wszystkie komentarze i za to całe wsparcie. Większość z Was jest za tym, żeby pokazywać te nasze kulinarne przygody, odcinki. Ale też były głosy przeciw temu. No i tu chciałabym troszeczkę rozwiać Wasze wątpliwości, że nie tworzymy żadnego kanału kulinarnego, nie będzie to tylko o gotowaniu. Chcieliśmy po prostu pokazać, troszeczkę przybliżyć tych lokalnych produktów, pokazać też, co przydaje się i jakie też mamy potrzeby podczas gotowania w wannie. Czasami będą to potrawy na szybko, czasami to będzie coś, co wynika z aktualnej potrzeby, tak jak dziś chleb, no a czasami będą to właśnie jakieś lokalne potrawy. Odcinki te nie będą stricte o gotowaniu. To będzie taki temat przewodni, ale będziemy się starali również pokazywać Wam okolice, w której aktualnie jesteśmy, historię jakąś z nią związaną. Także to nie będzie tylko takie wanie gotowanie. Ci, co mówili nie, to mam nadzieję, że po tym odcinku będą na tak. No nie będziemy już przekonywać tych, którzy powiedzieli nie, przestaję subskrybować, no bo już nie ma co. Ale ci, którzy jeszcze mają jakieś takie mieszane uczucia, dajcie nam szansę, zobaczycie, że będzie fajnie. Weź tu gotuj w takich warunkach. No było cicho i spokojnie, a tu ciężarówka się zakopała, bo wsadzali silnik do łodzi. No i teraz jeszcze przyjechała koparka. No cóż, tak to bywa. Będziemy robić chleb na zakwasie i kwintesencją tego chleba, a w sumie podstawowym składnikiem... Jest no, sos tatarski. Nie jest sos tatarski. To jest tylko słoik po sosie. Kwintesencją i podstawą chleba jest zakwas. My go dostaliśmy. Można go zrobić samemu. Jest to proces taki dosyć pracochłonny i długotrwały. Przez kilkanaście dni trzeba go po prostu dokarmiać, mieszać mąkę z wodą i czekać, aż sobie zacznie pracować i zaczną się tworzyć te bakterie w nim. My ten zakwas dostaliśmy od Andrzeja i Patrycji z Majowania, także dziękujemy Wam bardzo. Jest to cenny składnik, bo ma ponoć około 8 lat, a im zakwas starszy, tym lepszy. Także no, zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Co z tego skarbu zrobimy? Mam nadzieję, że go nie zmarnujemy. Jak na razie to nie wygląda za ciekawie. Mamy tu taki jakby zaczyn, nie wiem czy to tak się nazywa. Więc zrobiliśmy go tak. Cały ten zakwas, który dostaliśmy, wrzuciliśmy do naczynia. Dokarmiłam go mąką i wodą według zaleceń. Zrobiłam to wczoraj wieczorem, więc tam sobie postał te kilkanaście godzin.
No i w sumie powinien zacząć pracować, ale właśnie nie widać za bardzo. Nie ma tu bulbonków, jakichś takich jest cały czas rzadki, więc nie wiem, czy to tak powinno wyglądać. W każdym bądź razie część jego odłożyłam do słoika, no i w słoiku troszeczkę bardziej to widać. Ma już właśnie jakieś takie bulbonki, więc to jest bardzo ważna rzecz, żeby po prostu sobie tą porcję odłożyć, żeby mieć zakwas na następny chleb. Później w trakcie go trzeba też dokarmiać albo trzymać w lodówce w takim stanie hibernacji. No a my już na tym naszym rozszczenionym zakwasie będziemy robić chleb. Kolejny ważny składnik to mąka. W Turcji ciężko nam było znaleźć mąkę żytnią. Znalazłam coś takiego. Ogólnie mąka żytnia to jest czavdar un. Ja znalazłam czavdarli un karishimi. Jest to taki miks mąki żytniej i pszennej. No cóż, spróbujemy zrobić na tym. Do tego mam jeszcze pełnoziarnistą mąkę pszenną, czyli tą bugdaj, to jest mąka pszenna. Więc dodam połowę tego, 200 g tej, 200 g tej i 200 ml wody. Kolejny problem to brak wagi. Tacy jest właśnie z nas kucharze, ale będziemy odmierzać kubeczkiem. Mam nadzieję, że będzie to lepiej. Jedna z najcięższych czynności przy wyrobie chleba, więc ja się za to zabrałem. Nie wiem, pomocna jak to się nazywa. Dłoń. Pomocna dłoń. Ucieranie tego ciasta? Można wyrabianie, mieszanie. Wyrabianie, mieszanie, tak. Robimy to drewnianą łyżką, bo podobno tak jest najlepiej. Mam nadzieję, że nam nie urośnie tak, że wyjdzie poza te. Ale nie, chyba powinno być akurat. Monika, oby w ogóle wyrosło. Ja już widzę, jestem optymistką, już widzę oczami wyobraźni, jak ono rośnie, wypływa z keksówki, zalewa nam całą kabinę w wanie. No, oby, oby. Zdecyduję się nawet to posprzątać. Oby urosło. Tak przygotowany chlebek stawiamy w ciepłym miejscu. A u nas najcieplej w kabinie. Chyba tu będzie ciepło. Rośnij, rośnij chlebku, rośnij. Mamy nadzieję, że ciasto powoli tam sobie rośnie, a my korzystając z okazji idziemy na spacer. Zabieramy was, żeby wam pokazać okolice. I poopowiadać wam trochę, co się w ogóle tutaj działo kiedyś, a co jest teraz. Nie jesteśmy w Stoczni Gdańskiej, jesteśmy niedaleko miejscowości Cirali, na plaży o tej samej nazwie, której część jest zwana plażą Olimpos, bo jest tutaj starożytne miasto Olimpos właśnie. Plaża, jak już pewnie zdążyliście zauważyć, jest przecudownie położona. Otoczona jest górami, które wpadają wprost do morza. Ale dojazd tutaj nie był zbyt łatwy. Dosyć długi odcinek, taki od trasy D400, tak. Krętą drogą. No, tam hamulce się trochę zagrzały, że tak powiem. A propos tego miasta, co Monika mówiła, Olimpos, to znajduje się ono dokładnie na drugim końcu tej plaży, w takim nie za dużym wąwozie. I no, my nie będziemy zwiedzać, bo już wiecie, że mamy przesyt, ale na pewno osoby, które przyjadą w to miejsce, wydaje mi się, że warto odwiedzić Olimpos, zobaczyć, jak tam sobie Licyjczycy dawno temu mieszkali. Dla mnie jest to druga najpiękniejsza plaża zaraz po Patarze. Absolutnie się z tobą zgadzam. Podobno wzdłuż wybrzeża jest zatopionych mnóstwo statków, gdyż jak widzicie, skały bardzo daleko wbijają się w morze. No i na pewno nawigowanie jest bardzo trudne. Stąd też na okolicznych wzgórzach pobudowano latarnie morskie. No i pomagają marynarzom omijać przeszkody. Myślałem, żeby popływać trochę łódką, ale po tej historii, jak się dowiedziałem, że tu tyle statków leży na dnie morza, to rezygnuję z tego. Może kiedy indziej. Thank you.
tak doszliśmy prawie na drugi koniec plaży i stąd widać antyczny Olimpos, o którym Wam mówiliśmy, ale raczej tam nie pójdziemy. O, no właśnie, bo trzeba przekroczyć rzekę. Tu pewien śmiałek przyszedł w butach. Ja Pawła nie namawiam do skakania, bo ostatnio tak skakał, że zmoczył się chyba ze 3 razy. Także na tym zakończymy naszą podróż po plaży. Mówiliśmy wcześniej, że według nas jest to jedna z najładniejszych plaż w Turcji. Ze względu na to, że nie ma tutaj zabudowań, tylko jest taki, nie wiem, polana, lasek sosnowy, nie ma żadnej ulicy. No i te sosny, które widzicie za mną, te stare, no po prostu są cudowne. W lato muszą dawać kojący cień, ale niektóre z nich są suche. Bardzo mnie to nurtowało, dlaczego są suche. No i dowiedziałam się, że panuje tu choroba, rodzaj choroby grzybiczej, która atakuje właśnie sosny. No Turcy się mocno za to wzięli, bo 30% Turcji pokrywają lasy i duży procent z tego stanowią właśnie sosny. Więc gdyby po prostu wszystkie wymarły, uschły, bo do tego ta choroba grzybicza prowadzi właśnie do wysychania całych drzew, no to po prostu Turcja straciłaby swoje płuca. Także wzięli się wszyscy do roboty, znaleźli podobno już na to lek i są w stanie tą zarazę całą powstrzymać. Do tego, jak widać, sadzą mnóstwo tych małych sosenek, także mamy nadzieję, że niedługo będzie tutaj znowu taki piękny las. Wracamy powoli do portu, tam gdzieś tam stoi zaparkowany nasz ciapek. No ja się zastanawiam, czy chleb nam wyrósł. O, urósł. Dzięki, nie spieprzyliśmy tego. Zostawię go na razie w kabinie, bo jest tam bardzo, bardzo ciepło, ale zanim go zabiorę, to rozgrzeję piekarnik, więc no, trzeba włączyć. Chwila prawdy. Zobaczę, co się dzieje z naszym chlebem. Wow. Nasz pierwszy chleb. O. Sprawdzamy. Chyba jeszcze trochę, bo jest mokry nóż. Chleb w piekarniku już jest 44 minuty. W wannie mamy jakieś 40 stopnie, ale on i tak musi dalej się piec, bo jeszcze na nożu były takie... Takie trochę był jakby no, surowy, także jeszcze poczekamy tak może do godzinki. Och nie, bo się spali na wiór. Po pół godzince sprawdzimy jeszcze raz. Znaczy do godzinki, żeby było całe godziny, żeby się piek, czyli za jakieś tam 15 minut. A, no to dobra, za 15 minut. No nie, dodatkowo. Paweł trzyma rękę na pulsie. To bardzo. Chyba będzie okej, okay, mówię ci. Ja to czuję już. W całym domu tak pachnie chlebem. Chyba tak. Och, jojo. No, już się zarumienił. Pokażę go. Ulala. Uśmiech na twarzy po 2 miesiącach i bez chleba dobrego. Nieważne jaki będzie, pachnie chlebem na zakwasie, także na pewno będzie zjedzony, nawet jak wyjdzie zakalec. No cóż, teraz muszę go... O. To ile w sumie siedział? Godzinę 10. Tak, godzinę 10. Jak widzieliście, chlebek wyszedł nam superacko, ale druga część naszego posiłku będzie w plenerze. Do chlebka coś musimy zrobić, także zbieramy się, bo nadchodzą chmury. No zobaczcie, co się dzieje. No, druga część posiłku miała być w pięknym, naturalnym położeniu, na diabelskich ogniach, na wiecznych ogniach. No i co? No i mam nadzieję, że nie zacznie padać, bo odcinka nie będzie. Ale podobno te ognie nie gasną nawet w deszcz, także nie martw się. A to spoko. Mamy 1,5 godziny do tego miejsca. Szlak jest podobno nie za trudny, także mam nadzieję, że jakoś to poleci. Jesteśmy już na szlaku. Przeszliśmy jakieś 2,5 kilometra od plaży i tu jeszcze pod górę mamy kilometr. A pod jaką górę? Idziemy na Jana Trasz, czyli płonące kamienie. Bardziej Wam pewnie znane jako ognie Chimery.
Wstęp na wzgórze Chimery kosztuje 28 lir od osoby. Jak ktoś przyjedzie tutaj samochodem, to jest gdzie zaparkować, jest duży parking. Im bliżej celu, tym coraz bardziej strogo. Jak widać, nie tylko w Gojnik za ogólnodostępny szlak trzeba płacić, bo ten kawałeczek do parkingu kosztuje 20 lir. Także pierwszy raz się z czymś takim spotykam, znaczy drugi. Gdyby ktoś szedł sobie właśnie z gór na dół, no bo my idziemy teraz w tamtą stronę, no to ma już informację, że na dole będzie musiał zapłacić za przejście tym kawałkiem do tego kawałka drogi. 20 lir. Nie jest dużo, ale dlaczego? Pytam. Jesteśmy na samej górze Chimery. Wyszliśmy na Górne Ognie. Droga nie była łatwa, bo do tego pierwszego miejsca, gdzie było dużo ludzi, dużo ognia, no to były, powiedzmy, schodki. Później trochę trzeba było się powspinać, no, ale było warto. Przed nami rozpościera się cudowny widok na górę Olimp, a z tyłu widzicie Morze Śródziemne. Po prostu no czego chcieć więcej? No i darmowe centralne ogrzewanie. Z ziemi leci ogień, nie musimy się martwić, że nam ktoś gaz zakręci. Za darmożkę dzisiaj ugotujemy Wam coś pysznego. No tu jest zdecydowanie najcieplej, choć tego ognia jeszcze nie widać, bo jest widno, ale całe to miejsce, cała ta ziemia po prostu tak grzeje. Jest niesamowicie. No, gadka, a czas leci. Trzeba się zająć gotowaniem w końcu, Monika. To są nasze rzeczy, które będziemy piekli. Mamy również czajnik ze sobą, a co? Robimy ciepłą herbatę. Sobie teraz myślę, że ludzie podążający kiedyś tym szlakiem z miasta Olimpos szli pewnie tam gdzieś do jakiegoś następnego miasta i nagle z ziemi wydobywały się takie płomienie. Ciekawe, co oni wtedy myśleli. A przed nimi góra Olimp, na której mniemali, że mieszka Zeus ze swoją świtą. Myśleli, że to ostrzeżenie od diabełków, żeby byli grzeczni. No herbaty jeszcze na ogniach wydobywających się z ziemi to nie gotowali. No fajnie, jestem tak szczęśliwy, że szedł. Do naszego domowego chleba mamy niedomową kiełbaskę, bo ze sklepu, turecka, ale pachnie naprawdę dobrze. Ona jest chyba z indyka, mi się wydaje. Pilicz. No z wieprzowinki na pewno, bo nas nie stać w kurki na wieprzowinę. Do pieczenia kiełbasek mamy takie fajne uchwyty, które Paweł przyniósł z lasu. Chimerę pewnie znacie z Iliady Homera, tą hybrydę o głowie lwa, tułowiu kozła i ogonie smoka, węża, która tutaj siała postrach, ziała ogniem. No i z tą hybrydą właśnie jest związana nazwa tego miejsca. Tak się zwał właśnie ten potwór, no ale został poskromiony przez licyjskiego wojownika Bellerofonta. I legenda głosi, że właśnie ona upadła w tym miejscu i z jej trzewi cały czas wydobywa się ogień. No tak, to jest legenda. A tak naprawdę to wydobywa się z ziemi gaz. I po prostu w połączeniu z tlenem, z powietrzem dostaje samo zapłonu. I tak się nam ładnie tutaj pali i teraz robimy sobie kiełbaski. W każdym bądź razie ja wolę myśleć, że to z Chimery leci ten ogień. Tak, przygnieciona przez głazy. Przez tego Herosa. Tak, ale Herosowi pomogła Atena, ponieważ dała mu magiczną uzdę. Dzięki tej uździe dosiadł Pegaza i ołowianymi strzałami i włócznią przebił właśnie Chimerę i ten roztopiony ołów zatkał jej tutaj całe wnętrzności i ona umarła. Chwila, moment i woda już się gotuje. Pięknie! Testujemy. Mmm.
przepyszna. O Boże, jaka dobra, chrupiąca. No w środku jest taka, no z indyka jest na pewno. A jest doprawiona jakoś? Bardzo dobra. Naprawdę bardzo smaczna. No i wiadomo, że tureckie kiełbaski można kupować na Ognichu. A nasz chlebek? Przepyszny. Może nie jest idealny, będziemy jeszcze go po prostu próbować i troszkę krócej piec, trochę więcej mąki, bo bałam się, że będzie trochę za dużo tego ciasta, ale będziemy jeszcze to testować, ale jest po prostu pycha. Warto było czekać. To jest po prostu coś pięknego, jak zorza polarna normalnie. Można patrzeć i patrzeć na to. Musimy się już zbierać, schodzić na dół. Zobaczymy, jak tam na dole się to wszystko pali. No, aż się boję po tym szlaku teraz po nocy. Dobrze, że mamy latarki. Droga powrotna zajęła nam 1,5 godziny. Na szczęście mieliśmy 3 latareczki takie. O, to Monika je lubi używać, bo są leciutkie. No a ja... Ładowane na USB, to tak. Jest ważne. A ja wziąłem latarkę rowerową i naprawdę zdała egzamin w 100%, bo oświetlała nam drogę. Trochę powrotną. Się zgubiliśmy na szlaku, schodząc... No jednak po ciemku to jest po ciemku. Dobrze, że miałem aplikację All Trails, używam aplikacji takiej i no z powrotem wróciliśmy się na szlak. No jak zeszliśmy na to niższe piętro, gdzie no wszyscy tam przychodzą, gdzie palą się te ognie, no to powiem szczerze, że nie było rewelacji. No pali się ogień dosłownie w kilku miejscach i bardziej to wygląda jak ogniska. Tak, takie nie buchają płomienie efektu. Tylko ze skały. Nie ma tego efektu, że ten płomień gdzieś tam spod ziemi wychodzi. Płomieni, no tam wypaliła się ojej, cała ziemia. Także cieszymy się, że weszliśmy tam na górę. No, ja się cieszę, że Paweł mnie namówił na to. Dobra, słuchajcie, zmęczeni, ale zadowoleni z dzisiejszego dnia, będziemy kończyli tego vloga. Dajcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, dajcie znać, czy wam się podobała dzisiejsza forma odcinku kulinarnego. Kulinarnego, sorry, już zmęczony jestem. Tak, no kto by chciał nas wesprzeć na Patronite, to zapraszamy. No i dziękujemy za wszystko. Trzymajcie się cieplutko, miłego wieczorku. Hej. Hejka.